wszystkich na konferencji zorganizowanej w odpowiedzi na ostatnie działania USA i Korei Północnej. Kim Jong-un chwali się swoim arsenałem atomowym. Donald Trump twierdzi, że jego jest większy. Przycisk atomowy w sensie. Dlatego zapraszam niezastąpionego, niezastąpionego... Przepraszam, dwa razy mam to napisane. Niezastąpionego Antoniego Macierewicza, który jest niezastąpiony. Dziękuję. 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 Od razu niezastąpiony. Kto to pani pisał? No, pan sam. Proszę pozdrowić pana sama. Witam. Witam. Dziękuję, że państwo przyszliście. Nie chciałbym wywoływać niepotrzebnej paniki, ale wojna domowa wisi na włosku, a właściwie już trwa. Polska wstała z kolan i stała się przez to większym celem. Powtarzam, nie chciałbym wywoływać niepotrzebnej paniki, ale mamy przesrane. Ja osobiście uwielbiam zapach strachu o poranku, ale proszę się nie bać, święty Antoni nas was nie obroni, ale obroni was wasz Antoni. Jak mówi staropolskie przysłowie, Polacy nie Czesi i też swój guzik a mają. Dlatego chciałbym zaprezentować państwu nasz polski biało-czerwony przycisk atomowy. Panie ministrze, skąd pan wziął ten przycisk? Droga pani, równie dobrze możecie mnie pytać, skąd wziąłem dowody na zamach w Smoleńsku. Możemy się tak w nieskończoność bawić. Wracając do przycisku z angielskiego, Atomic Button. Ja nazywam go Antoni Button. Proszę się nie bać, przycisk jest tak zabezpieczony, że tylko ja mogę go uruchomić. Ten oto czytnik musi zeskanować moją siatkówkę. Jakieś pytania? Kamila Sroka wprost. Czy to aby nie prezydent powinien mieć taki przycisk? Bardzo dobre pytanie. Oczywiście zawsze powtarzam, że prezydent guzik może. Jeszcze raz. Marta Łęcka. Marta Łęcka, przegląd lekarski. Wiem, że temat jest inny, ale dla Polaków ważne jest, że szef resortu zdrowia Konstanty Radziwiłł chce, aby lekarze zgodzili się pracować ponad 48 godzin tygodniowo. Czy to nie jest według pana chore? Proszę pani, ja akurat u lekarza nigdy nie byłem. Nie bez powodu w tym kawale to baba przychodzi do lekarza, a nie chłop. Przypadek? Nie sądzę. Po święcie Trzech Króli zapowiadana jest rekonstrukcja rządu. Nie obawia się pan o swoje stanowisko? Króli było tak naprawdę czterech, udowodnimy to, ale wracając do pytania, nie boję się o stanowisko, ponieważ jeśli co 108 minut nie wpiszę znanego tylko mi kodu, to powiem inaczej, oglądali na pewno państwo Lostów. To wszystko się tu uruchomi i jak to mówią Amerykanie, see you later, alligator. W skrócie... Jak ja polecę, to wszyscy polecą. Steve Wright, CNN. Mr. Macierewicz, is this button safe? Safe jest. A w sejfie mam kody. Tak, tak. If war, I just do it. I no, ten, no nie wiem jak jest boom po angielsku. No, jeśli to wszystkie pytania, to dziękuję. Idę trochę pobawić się moim guziczkiem. Na żywo z Warszawy to jest